Matko, raz miałam taką sytuację w pracy, że właśnie przełożony powiedział do mnie i kolegi pracownika, że pasowalibyśmy do siebie, bo ty jesteś mądry, ona jest właśnie ładna. To mi tak utkwiło w pamięci. Kiedyś często zdarzało mi się takie po prostu przedmiotowe traktowanie i patrzenie tylko na to, że jestem kobietą, w co jestem ubrana, a nie na to, jaką pracę wykonuję i czy dobrze sobie radzę po prostu robiąc to, co robię. Może być taka opinia społeczna, że kobieta nie jest przystosowana na przykład do tego, żeby obejmować dane stanowiska, że nie jest wystarczająco zdeterminowana, że nie ma wystarczającej siły przebicia. I znam jedną kobietę, która jest silniejsza i mentalnie, i fizycznie niż nie jeden facet. Powszechnie pewnie jest jakieś mniejsze zaufanie cały czas do tego, jak się widzi kobietę na wysokim stanowisku, niż jakby miałby to być mężczyzna. Myślę, że może to wynikać z przeświadczeń, które były kreowane przez długie, długie lata. Drugim aspektem jest kultura i to, że przez wieki żyliśmy w patriarchacie, wciąż żyjemy w patriarchacie, który nie pozwalał kobietom robić wszystkich prac, do których dostęp mieli mężczyźni przez lata. Są takie momenty, kiedy wydaje mi się, że wolałabym, żeby to kobieta była moją przełożoną. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna może być świetnym człowiekiem, świetnym współpracownikiem, świetnym pracodawcą, ale może być też przeciwnie. To zależy od charakteru osoby, a nie od jej płci. Pracowałam zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami i nie mam jakichś refleksji dotyczących tego, że z kobietami bądź z mężczyznami pracowało mi się lepiej bądź gorzej. Wydaje mi się, że jeśli osoba jest kompetentna i traktuje pracownika z szacunkiem, to nie ma znaczenia. Kobiety powinny mieć takie same pensje jak mężczyźni, powinny być traktowane w ten sam sposób i pracodawcy mogą aktywnie działać w tym kierunku. Chciałabym, żeby była równość płac. Chciałabym, żeby nie musiały się bać o to, że jak przyjdą w obcisłych spodniach, to że zostanie to wypunktowane. Żeby każda kobieta mogła czuć się równie silna i równie pewna swojego stanowiska, tak samo jak mogą czuć się mężczyźni. No i mam też nadzieję, że nadejdzie taki dzień, gdzie jakaś kobieta nami będzie rządzić. No.